Cześć. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie stylizację biznesową, jeśli nie obowiązuje Cię w pracy ścisły dress code z połączeniem dwóch kolorów, a mianowicie odcieni zieleni i odcieni czerwieni. Bardzo często mówi się, łącz ze sobą kolory kontrastowe, są to świetne stylizacje. I z jednej strony zgadzam się z tym, ale z drugiej strony obowiązują pewne zasady. Jeśli łączymy kolory kontrastowe, tak jak w tym przypadku zieleń i czerwień, to niech jeden kolor przeważa, a drugi niech stanowi dodatki, żeby stylizacja nie była pół na pół, ponieważ nawet jeżeli połączysz pół na pół zieleń i czerwień, możesz po prostu wyglądać jak świąteczna choinka. Dlatego decydując się na taką stylizację, postaw na, tak jak w moim przypadku, monochromatyczny look z zieleni i czerwone dodatki. Jeśli nie wiesz, jak łączyć kolory, a chciałabyś się tego nauczyć, to zdecyduj się na kurs Jak łączyć kolory. Jest to mój autorski kurs, w którym wszystkie zasady łączenia kolorów omówione są na przykładach stylizacji. Mam nadzieję, że do zobaczenia.